byliśmy na Targu Koni w Skaryszewie, kiedy realizowaliśmy nasz dokumentalny film Niech wiatr rozwieje wasze grzywy. Byliśmy tam 2 lata temu, kiedy Scarlett z Fundacji Tara organizowała wielką akcję wykupu koni. Rok temu, kiedy w Skarszewie miał już być lepiej, a konie stamtąd miały nie wyjeżdżać na rzeź. Byliśmy w rzeźni, w której są mordowane między innymi konie. To wszystko, co tam widzieliśmy, pokazaliśmy w filmie, natomiast gdybym miała w kilku słowach powiedzieć, co już na zawsze zapamiętam z tamtych miejsc, to są milczące konie, bo konie cierpią i boją się w milczeniu. Jednak one w tym milczeniu są przepełnione niepokojem, drżą, im z oczu płyną łzy, one przestępują nerwowo z nogi na nogę godzinami w jednym miejscu i mogą tylko patrzeć. I co widzą? No w Skaryszewie widzą grupę rozszalałych mężczyzn, bardzo często pijanych, uzbrojonych w ich nieodłączne atrybuty, w kije, baty, w sznury, którzy gloryfikują swoją dominację nad tymi zwierzętami wielkimi, szlachetnymi, które jednak wobec nich są zupełnie bezbronne. Bo w takich miejscach coś dobrego może zrobić tylko inny człowiek. Dlatego słuchajcie, chyba już najwyższy czas stanąć po stronie zwierząt, po stronie natury, bo już dosyć przyglądania się temu, co niektórzy ludzie robią z tym światem, opętani swoją próżnością, arogancją, bezdusznością. Słuchajcie, już niedługo, za kilka tygodni kolejny Skaryszew, ale przedtem mamy jeszcze jedną szansę. 6 marca w Polskiej Agencji Prasowej odbędzie się wielka konferencja, na której Scarlett z Fundacji Tara i wiele innych osób, którym los zwierząt nie jest obojętny, będą rozmawiali o tym, co jeszcze możemy zrobić. Bądźcie tam z nami, obserwujcie to wszystko, co się dzieje, piszcie o tym jak najwięcej, dowiadujcie się i walczcie o zwierzęta.